Cześć, z tej strony ja, witajcie w World of Warships, a przed wami Desmines, czyli pierwsza dziesiątka. Jak wam udało mi się zrobić? No, już niedługo myślę, że każdy z was będzie mógł się starać pływać taką właśnie jednostką, z tego względu, że no, podano już nagrody dla beta testerów, co sugeruje tylko jedno: otwarta beta, czy tam otwarta już gotowa gra, coraz bliżej, moi drodzy, coraz bliżej. A co do tego krążownika, no jak widzicie, ciężki krążownik, nieuzbrojony w torpedy, zasięg stosunkowo mały, 5,70, no podobnie powiedzmy jak poprzednicy. Niemniej zobaczcie, jaki tu jest czas przeładowania, 5 sekund. Coś pięknego. Dlatego no walczyć na blisko z tym okrętem to nic miłego. Bóg już gdzieś nam ucieka. Może spróbujemy w tego pana. Zapomniał, że mapa się kończy. No czasem tak bywa. Człowiek jest gdzieś tam zapatrzony. Nikt się nie może w niego strzelić na tym końcu świata. Aż zobaczcie, no tutaj czas przeładowania naprawdę kosmos. Po prostu jest fantastyczny. No i na mapach, gdzie mamy tutaj jakieś, możemy sprawdzić, jak mniej więcej szybko ten okręt płynie. Można tym krążownikiem na pewno siać spore spustoszenie. Dobra, już tutaj wracam, bo nie mamy tutaj żadnej siły ognia, tu jest Yamato Amagi, no chyba że nasze niszczyciele zaczną tutaj siać lekkie spustoszenie torpedami, a w przeciwnym razie będzie kiepsko. Dobra, postrzelaliśmy, tak, a spróbujmy teraz na przeciwpancerną. Czy będzie jakiś efekt zauważalny? Tutaj gość upłynie w miarę dobrze. No, czuć efekt. Jest różnica. No, musimy niestety, ale... No proszę. Musimy niestety już zacząć tutaj obracać dział. Od razu sobie zobaczymy, jak wygląda tutaj obrót dział. No, torpedy jednak jakieś tutaj Hatsuharu wystrzelił, trafił i pozamiatane. Fajnie, ładnie, że się udało. Jeszcze na do widzenia nam przyłożył. Dobra, mamy mioko. Niestety nie mamy jak tutaj za bardzo w nie strzelać. No ja troszkę, kurczę, taka niefartowna mapa. Bo na niej to jest wróżenie z fusów, co będzie, gdzie wszyscy popłyną. Od tego dużo zależy. No wiadomo, na randomach komunikacja nie istnieje. Tym bardziej jak jest ogólny czat. Jeszcze jakby można było, może coś zmienili. Nie zobaczyłem. Naciśnij tak, żeby zmienić. No.
Niech będzie, że jest na zielono nasz. Ale dziwne, że nie wprowadzili jeszcze tych zmian odnośnie tego, że można rozmawiać na przykład do Plutonu i tak dalej. No tego, co jest w bocie, to przecież ten sam kod można by było pewnie przenieść. No, na 100% będzie to zaimplementowane, jak już gra wyjdzie. O, jest Mahan i nie ma Mahana. I jest Mahan. Mahan płynie dosyć szybko. Wróćmy się troszkę bardziej. Dobra, dostał. No, tym okrętem naprawdę na taką odległość to można wszystko rozstrzelać. Wystarczy tylko się wstrzelić i później już jest to zamiatane. Ładne obrażenia robi z przeciwpancernej. Naprawdę ładne. O, dobra, musimy teraz pewnie trochę zwolnić. No, siła ognia, niczego sobie. Niczego sobie, moi drodzy. Ten okręt baci nieludzko. No, tak jak podejrzewałem, teraz gościu mądrze zaczął zmieniać kurs, ale już został rozstrzelany. O, Nagato, Nagato. Nagato płynie w tą stronę. Albo stoi, no bo tego nigdy nie wiemy tutaj. Trzeba by patrzeć na mapę, wydaje się, że... O, właśnie. Po pierwszej sali już widać, co jest grane. O, jaki omator nas trafi, to może być nieciekawe. A naprawdę, ta amunicja przeciwpancerna, że nikogo tu nie ma za bardzo, jak sytuacja, tak sobie. Dużo pancerników strasznie mają. Dobra, jeśli chodzi o pancernik, po tej salwie zmieniamy. Trzeba uciekać tu diamatu. Jesteśmy naprawdę na. O, dobra, zostawmy, zostawmy. O, to już kurczę, wpłynąłem za głęboko. Może jeszcze coś się uda uratować, a może nie. Fletcher, Fletcher, Fletcher. O, właśnie, tego się obawiałem. Diamatu, jak przywali, to już nie ma co zbierać. Naprawa dosyć długo, więc raczej końcówka gry. No i tyle. No niestety, ale okręt naprawdę, kurczę, nim to będzie można się tutaj ładnie rozkręcić. Dobra, zagrajmy jeszcze raz. Grajmy jeszcze raz i zobaczmy, jak nam pójdzie druga bitewka. On tutaj. Aha. Tak, zagrajmy jeszcze raz. Dobra, poczekajmy chwilę i okręt wróci, to będziemy mogli kontynuować. I jesteśmy w drugiej bitwie. Tym razem mapa już normalniejsza. Nie żeby sam ocean nie był normalny, niemniej tam się jakoś dziwnie gra. Ocean to jest fajny dla lotniskowców i dla pancerników. Duży zasięg, nie ma gdzie się schować. A tutaj już tak fajnie nie ma. Dobra, na początku mamy trzy niszczyciele.
Popłyniemy sobie na A, zobaczymy, kto tam będzie pływał i co się tutaj będzie działo. Dosyć nieźle strzelały przeciwpancerne pociski w ostatniej bitwie. Sobie spojrzałem, jak tutaj wyglądają obrażenia. No i na tych, na jedneczce, na podpalających znacznie, znacznie gorzej to wygląda. I też te podpalanie nie jest jakieś rewelacyjne. No to myślałem, że ma znacznie, znacznie więcej procent. Niemniej z drugiej strony tych pocisków trochę leci i co ważne, szybko latają. No ale to wszystko wyjdzie w praniu, bo teraz też co chwila wychodzą jakieś małe łatki zmieniające to i owo. Dlatego no jeszcze do bety może się całkiem sporo rzeczy zmienić. Dobra, mamy tutaj trzech jegomości, właściwie dwóch jest już bardzo blisko. No tego Mogami można by było przeciąć. Dobra, póki co ten pan już się schował. Przestawimy wieżyczki na Mogami. Mogami tutaj ma bardzo ładny prezent. Tyle było Mogami. Dobrze, mamy teraz. Mamy teraz wykonać zwrot. No tutaj ten pan będzie płynął. Zmienimy sobie pociski na niego. Wyhamował w ostatniej chwili. No niestety. Idealnie walnął te torpedki. No, to mu się udało. Ciekawe, czy będzie widoczny, czy nie. Jak on teraz będzie manewrował? Jest już lekko śmieszne, że go stąd nie widać. No zobacz. Tym razem ci już nie wyszło, mój drogi. Chociaż jeszcze muszę ostro kontrolować. Dobra. Tam mamy Amagi, ale tu jest Nowy Orlan, tylko kurczę, nie wykręcimy. Co z tym Nowym Orlanem? Powinien jeszcze istnieć. Mógł zniknąć za tą chmurką. No jeśli chodzi tutaj o zwrotność tego krętu, no to czuć, że jest to ciężki. Oż kurczę, tam się koleś pojawił. Że jest to ciężki krążownik. I trzeba być tutaj ostrożnym, jeśli chodzi... Ale mi chudno. No, torpedki. Torpedki, jak widać, na bliską odległość. Nie tak łatwo jest uniknąć. Teraz pójdziemy na wymianę ognia, jak bardzo chcesz.
On jest ostatni niszczycielem, z tego co tutaj widać. No i Nowy Orlean jednak już nas tutaj nie będzie bawił. To jak siądzie kółko, no to trzeba wprowadzić małą korektę do ostrzału. Czy wystrzelił jeszcze jedne? Tu poszły jedne, tu drugie, dobra. Oj. Ten pan nam nie pasuje za bardzo, żeby tak był blisko. Niestety nie mamy szans tu przez magii. Chciałem szkodzić mu tutaj to. Te wieżyczki strasznie groźne. No, ale niestety, porządna sawka. Na do widzenia i tyle. A, szkoda. A z drugiej strony to żaden specjał, wiadomo, że tak się kończą spotkania z pancernikami. To chyba już tak do końca będzie, że nawet jakbyśmy trafili na Kongo, to może być problem. No z Kongo może nie, ale z Fuzo, nawet z Fuzo myślę, że ta dziesiątka, a może ta jak ta, ale to dziesiątki mogą być pokonane tutaj przez szóstki o wiele prościej niż jak to miało miejsce w innych grach tego producenta. Dlatego ciekawe też, jakie będą ostateczne losowania już w rozgrywce. A my tymczasem myślę, że jeszcze jedną bitewkę, a tak oczywiście, będziemy czekać na jeszcze jedną bitewkę. Dobra, to może jeszcze na zakończenie pokażę, jak ten okręt ogólnie wygląda. 13,9, więc widać go na dosyć sporą odległość. Tutaj bardzo fajną ma obronę przeciwlotniczą. Zobaczcie, zasięg ognia aż 5-7 km. To jest całkiem sporo i jednych i drugich. Uszkodzenia 64 i 8. Tymczasem na 2 km 100 mamy 12 artylerii, która strzela 60 uszkodzeń. Tak to wygląda. No i cóż, tym okrętem pewnie jeszcze troszkę popływam, bo pływa nim się naprawdę, naprawdę wyśmienicie. No, trzeba nie będzie polować na inne krążowniki, niszczyciele, ewentualnie w jakiejś eskorcie pancernika pomagać jak najszybciej rozmontować inny pancernik. Wtedy to pewnie będzie działało najlepiej. A, okręt wrócił, dobra. Jedziemy, jeszcze jedną bitewkę, co tam. Najwyżej będzie trochę dłuższy filmik, no ale wszyscy ci, którym się podoba właśnie ten krążownik, będą sobie mogli zobaczyć, jak on wygląda w praktyce i jak się nim bawi. No niszczyciele muszą go storpedować jak najszybciej, żeby nie zrobił z nich papki, bo jak już zacznie prowadzić ostrzał, to no widzieliście, długo taki niszczyciel nie wytrzyma. No, strach pomyśleć, co było kiedyś, kurczę, jak przed tymi patchami były te obrażenia znacznie, znacznie potężniejsze na niszczycielach. Można je było na salwę ściąć często gęsto, co teraz już się bardzo rzadko zdarza. No to taki desmoist, to musiał robić tam po prostu popłoch totalny. I na bajka, że teraz też jak się gra, jak widać, jak są dziesiątki, to no często gęsto są rzucane na właśnie na siódemki, na ósemki, no i dwie, trzy dziesiątki na ósemki i siódemki to raczej
mają łatwe zadanie, a przynajmniej no znacznie, znacznie ułatwione niż taka ósemka. No pewnie to się trochę zatrze, jak będzie większa liczba graczy. No ale to dopiero jak wy wszyscy, moi drodzy, ruszycie do tej gry i będzie tutaj kilka baniek ludzi, to będzie wtedy z kim grać. No, zresztą widać, jak długo tutaj szuka. Dobra, może to zatrzymam i wrócę już do rozgrywki, bo nie wiadomo, ile mi tu jeszcze będzie szukał. I jesteśmy. Wreszcie rzuciło. Kolejna mapa i bardzo fajnie, mamy trzy mapki. I nawet niezłe losowania, bo zobaczcie, są same dziewiątki właściwie. Dziesiątek, dwie u przeciwnika, trzy. A ósemek, jest nawet jedna siódemka Pensacola, ale nie jest źle u nas też jest jedna siódemka. No tutaj będzie całkiem sporo krążowników przeciwnika, właściwie spam e-booki. Taki e-booki może jedna w walce na bliską odległość odpalić torpedy i też zrobić popłoch u przeciwnika. Wszystko zależy od tego, jak płyniemy, kiedy te torpedy są odpalone i tak dalej, i tak dalej. Dobra, teraz spróbujmy, jak mamy tutaj takie cele, strzelać z przeciwpancer najwięcej. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Ta amunicja miała teraz troszkę zwiększone kąty, pod jakim te pociski się przebijają. Widać, że bardzo ją znerfili. Dobra, jest A Mangi, on będzie płynął pewnie na A. Tam dużo, dużo okrętów lubi płynąć, jeśli chodzi o pancerniki, no bo jest, wiadomo, dużo przestrzeni. No, jest pierwszej buki. Tak jest. Przeciwpancerna tutaj wydaje mi się, że jest naprawdę dobrą opcją. Tak mi się wydaje, ale nie jestem pewien. Kurczę, tam jeszcze kręciki mnie tutaj. Teraz by się przydało zmienić. Dobra, zmienimy, bo czas stąd spadać. Dużo okrętów nie wziął na cel. No, podpałki. Dobra. No, rozmontowanie go było naprawdę szybkie i konkretne. Jakby się tam jeszcze nie wtrącali inni, i samoloty, i wszystko, to obyłoby się bez większych tutaj strat. Tak niestety. Niestety te podpałki tutaj zrobią spustoszenie. O, stary. Dobrze, dajesz. Płyń. Dobra, ile to się jeszcze będzie palić? 14 sekund. Jeszcze będzie troszkę ostrożniej. O, i Zumo też widać dostał konkretnie. Tutaj kolejną niewątpliwą zaletą tego krętu jest liczba hit pointsów. 50600 to jest naprawdę konkret. Zobaczcie tutaj, no, pancerniki mają te ostatniego tieru prawie 100, tam 96, no właśnie. Ale dla porównania japońskie krążowniki mają no sporo tysiaczków mniej. Zobaczmy, czy tutaj jest jakiś chętny do walki. A nie, trzeba będzie. Trzeba będzie albo zawrócić. To mamy e-bookiego. Kolejnego. A tutaj jest kto? Też e-booki. Tam nasza Ajoła płynie. Dobra, spróbujemy tędy. Zobaczymy,
Czy tutaj ktoś będzie w razie czegoś, to będzie można tutaj zawrócić się, schować w tym dymie. Dobra, zobaczymy jak naprawa. Z braku laku. Proszę zaszczelić tego pana. No tutaj w zasięgu będzie e-book 1. I później e-book 2. Aj, troszkę kurczę, nie bardzo, nie bardzo. Lepiej by było walczyć z jednym naraz niż z dwoma. Tym bardziej jak ma się mało hit pointsów. Dobra, torpedy wyłączone. Prawda, pewnie tylko na chwilę. Czy będzie trzeba. Oj kurczę. Zapomniałem, że ten okręt skręca tak bardzo umownie. No i tak kurczę, jeśli chodzi o manewrowanie, to bliżej mu do pancernika niż do krążownika. Trzeba tutaj prędkością operować. Tak, tych torped nie lubimy, trzeba się ich pozbyć. Przełączymy teraz na dwójeczki, żeby troszkę zadać obrażeń. Fantastyczne są te przeciwpancerne tego okrętu, no po prostu strach, strach ten okręt naprawdę. Tutaj tylko przydałby się ktoś do pomocy. Dobra, o. Ostry, ostry przeciwnik wysokiego tieru, to będzie go pewnie trudno trafić. Ostatnia naprawa. Tutaj trzeba uważać, bo ten niszczyciel mógł zostawić jakiś prezent. A on ma tych prezentów sporo. Dziesiątka niszczyciel japoński tych torped wywala naprawdę dużo. Prawda, ma potem długi czas przeładowania, no ale jak nas nie będzie, to co to za różnica dla nas. Dobra, no trzeba będzie w kierunku przejmowania się udać. Nie wiem czemu tam jest połowa naszych. Nie dowiem się pewnie nigdy. Punkty są na środku, a nie gdzieś tam. I to jeszcze Yamato, Nagato, to jest moje 20. Są niepotrzebne, chyba dlatego. Tego Ayoa i Amagi trzeba będzie unikać za wszelką cenę, bo bać. Widać, że gracz z wyższej półki już tam jest. Niestety, kurczę, na to jedną się jeszcze nadziałem. Aj, szkoda, ale bardzo ładnie to zrobił. Ładne wyczucie. Co począć? No, moi drodzy, tak wygląda właśnie Des Moines. Okręt, który no, naprawdę będzie przyjemnością grania, niczym innym. No, taka siła u mnie, taki przeładunek.
szybciutki tych dział, robi swoje. Na co musimy uważać? Na to samo chyba co pancernik, czyli na inne pancerniki i na torpedy, bo tylko tego się ten okręt boi. Wszystkie krążowniki i niszczyciele, jeśli tylko nie dostaniemy z torped, to zjemy bez żadnych większych tutaj problemów. No zresztą widzieliście, jak te przeciwpancerne pociski strasznie haratają, to jest coś niesamowitego, dlatego podejrzewam, że za jakiś czas pokażę jakieś bardziej udane bitewki na nim, chociaż wszystkie i tak były na dwa zatopienia, więc no tutaj nawet jak słabo idzie, to musi iść dobrze. No, zobaczymy, czy ten okręt w przyszłości będzie nerfiony. Wystarczy, że mu podniosą za jakieś 2-3 sekundy przeładunek dział i już będzie nie tak różowo, bo jak widać ma swoje wady. No tutaj jeśli chodzi o manewrowanie nim, to zajmuje to troszkę czasu i dlatego uniknięcie dobrze wymierzonych torped jest już problematyczne niestety. No cóż moi drodzy, tak wyglądał Desmoins, a ja się z wami żegnam. Trzymajcie się, cześć.